Siemanderko, siema z rana. Zapaleni fani gry Mirror's Edge powinni wiedzieć, co to jest za miejsce. Tak jest, buduję tutaj mapę. Parkour Mirror's Edge, ona dopiero powstaje. I smutno mi, że buduję ją tutaj sam, bo nikt nie ogląda, jak buduję. Może wy wpadniecie, dlatego że serwer został już otwarty i czekamy na was z otwartymi ramionami. Ale zanim wejdziesz, zanim szybko wejdziesz, nie bój się, zdążysz, jest dużo slotów, zostanie miejsce również i dla ciebie. Chciałbym przekazać ci kilka bardzo ważnych informacji. Po zalogowaniu się na serwerze, czyli ukośnik, register, spacja, hasło, wiadomo jak to się pisze, trafisz na spawn i tutaj będziesz mógł pójść w cztery strony świata, o tym już opowiadałem. Jest mapa horror, można tam budować projekty, można dostać tam kuboida, ale zbieramy surowce na projekty sami na mapie survival. Poza granicami kuboida miasto na mapie survival jest przestrzeń wolna i można zbierać sobie tam surowce. Ta przestrzeń będzie regenerowana i oczywiście złoczyńcy serwerowi, jeżeli będą chcieli odkupić swoje grzechy, będą naprawiali te miejsca, ale również i członkowie administracji będą dbali o to, żeby miejsca poza kuboidem miasto były jak najbardziej regenerowane. Jeżeli chcesz zbudować swój domek, udaj się na mapę survival, jest to zielona mapa, zielona platforma. Tam możesz dostać kuboida. Wszystkie informacje umieszczę na stronie pitchblack.pl. Pamiętaj, że kuboida możesz mieć w wielkości 40×40 klocków, 10×100 głębokość, wysokość. W lewo żółty znaczek to jest mapa Pixel Fun i możemy budować na niej projekty, które są pixelartami, które są wielkimi projektami, to o tym już również mówiłem. Wszystkie projekty, które nie są szałasami i domkami jakimiś tam bez sensu, dlatego że na tej mapie będą przestrzegane pewne zasady, które będą jasno określały, że nie można budować tandetnych projektów. Ja nie mówię tutaj już o wypasionych super uber pro timelapsach, ale po prostu jeżeli już zabierasz się za projekt na żółtej mapie, postaraj się, żeby on był unikatowy i w miarę ładny. Mapa parkour, na której przed chwilą byłem. Parkour Search. Jest to mapa, którą ja się będę zajmował, którą będę rozbudowywał. Jeżeli tylko będę potrzebował jakąś pomoc, na pewno się o nią do was zwrócę, ale nie spamujcie mi, że chcecie mi pomóc, dlatego że to ja ogłoszę, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Na mapie horror niedługo będzie event halloweenowy, co starsi zawodnicy będą pamiętali event Tajemniczy Las i będę chciał, żeby podobny klimat był przywrócony w to święto zmarłych. Na mapie tej obowiązuje texture pack Yoliwin i postaram się umieścić link do tych tekstur na naszej stronie pitchblack.pl. Jednak nie jest trudno go znaleźć również. Ale i bez tego tekstur paka można tam grać. Oczywiście ja nalegam na używanie tych tekstur, dlatego że są to 16×16 teksturki. Nie są obciążające zbytnio, a jednak poprawią wygląd wizualny tejże mapy i ja na pewno będę grał na tych teksturach na tamtej mapie i budował również. Cóż bym chciał wam powiedzieć jeszcze? Ano to, że wszyscy, którzy zakupili konto pro w Akademii Budowniczych, będą i nie zostali zbanowani, będą przez kolejny miesiąc posiadać konto VIP i będą mieć dostęp do przywilei z nim związanych. Wszystko niedługo zostanie opisane na portalu, dlatego że jest jeszcze dużo pracy, ja tam muszę jeszcze dużo wiadomości dodać, przejściutko powolutku. Jeżeli serwer się rozrośnie i będzie taka potrzeba, stworzę również forum i chciałbym, żeby właśnie ten serwerek się rozwijał. To oczywiście wszystko dzięki wam.
dla Was robię ten serwer. Chciałbym, nie chcę rozmawiać już o serwerze Ender City, ale chciałbym stworzyć drugi taki serwer, gdzie gracze będą czuli się jak u siebie w domu i będą mogli sobie tutaj wpadać, poznawać nowych ludzi, zawierać nowe przyjaźnie, bo tak też było na Ender City. I no cóż, chciałbym jeszcze poinformować ekipę z Ender City, która należała do administracji. No cóż, Was też zapraszam. Pewnie wiecie, o co chodzi, a jak nie wiecie, to wejdźcie i się dowiecie. Tymczasem ja czekam na Was na serwerze Pitch Black. Muszę jakąś nową nazwę mu wymyślić, bo trochę głupio mi z tym, że tak go nazwałem. No cóż, jeszcze raz Was zapraszam, czekamy na Was z otwartymi ramionami. Wszelkie błędy na serwerze zgłaszajcie do administracji od razu, dlatego że serwer jest skonfigurowany, ale być może są jeszcze jakieś niedopatrzenia. Osoby, które będą cheatowały i będą wykorzystywały niedopatrzenia nieskonfigurowane odpowiednio, będą banowane permanentnie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na serwer. Adres serwera to s1.pitchblack.pl. Siema na rapa.